12 czerwca wspominamy świętego Kaspra Bertoni, prezbitera. Kasper przyszedł na świat w dniu 9 października 1777 roku w Weronie. W domu rodzinnym panowała religijna atmosfera. Jeszcze w dzieciństwie zmarła nagle jego młodsza siostra. Pozostał więc jedynym dzieckiem państwa Bertoni. Zdobył doskonałe wykształcenie pod okiem jezuitów w szkole świętego Sebastiana. Poznał wtedy ojca Luisa Fortisa, późniejszego generała jezuitów. W wieku 11 lat przyjął pierwszą komunię świętą. Stało się to początkiem jego drogi prowadzącej do mistycznego zjednoczenia z Jezusem. Kasper angażował się w działanie sodalicji mariańskiej, pragnął oddać się na służbę Bogu i drugiemu człowiekowi jako kapłan. W 1791 roku wstąpił do seminarium duchownego. W trakcie studiów angażował się w działalność Stowarzyszenia Sanitariuszy Katolickich, opiekujących się chorymi i rannymi żołnierzami. 20 września 1800 roku przyjął święcenia kapłańskie. Swoje wysiłki jako kapłan Kasper koncentrował na młodzieży. Zorganizował dla niej chówiec maryjny, który w krótkim czasie zaowocował nowymi grupami w wielu miastach Francji. W 1810 roku został ojcem duchownym w seminarium. Jego zadaniem była opieka i formowanie młodych kandydatów do kapłaństwa. Wypełniał swe obowiązki gorliwie i z wielkim oddaniem. W 1816 roku założył zgromadzenie stygmatynów świętego Franciszka, oparte na regule świętego Ignacego Loyoli. Przyszli członkowie mieli się rekrutować z szeregów gimnazjalistów uczących się w bezpłatnej szkole dla ubogich chłopców, którą założył Kasper. Wtedy też na jego drodze pojawiła się markiza Leopoldyna Nodet, z którą założył zgromadzenie sióstr świętej rodziny i błogosławiona Magdalena z Canossy, której pomagał założyć zgromadzenie córek Bożej Miłości. Był też doradcą i przyjacielem innych zakonodawczyń i zakonodawców, m.in. Teodora Compostrini, Antoniego Rossiniego Serbatiego i wielu innych. Pan Bóg prowadził Kaspra i go doświadczał. Przez prawie 20 lat cierpiał na poważną chorobę. Dla Kaspra oczywistym było, że wyrzeczenie się siebie jest podstawą spotkania z Bogiem. Takiej postawie dał świadectwo całym swoim życiem. Zmarł 12 czerwca 1853 roku w swej rodzinnej Weronie. Do grona błogosławionych wprowadził księdza Kaspra papież Paweł VI w dniu 1 listopada 1975 roku, a w poczet świętych zaliczył go święty Jan Paweł II w dniu 1 listopada 1989 roku. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Kaspra na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam.